Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na wywiad gospodarczy z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a moim gościem jest prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, pani Beata Daszyńska-Muzyczka. Witam panią prezes, dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Pani prezes, nie możemy nie rozpocząć, ja tak myślę, chyba od tego wydarzenia, na które pani dopiero jedzie z Karpacza. Od tego bym chciała zacząć. Może zaskakująco, mam na myśli oczywiście inicjatywę Trójmorza. Ona na pewno też tutaj oczywiście będzie omawiana. Jest to inicjatywa, która wpisuje się w coś, o czym coraz częściej mówimy, czyli przesunięcie pewnej osi aktywności gospodarczej, rozwoju gospodarczego, po pierwsze ze wschód, zachód, północ, południe, ale w ogóle do państw naszego regionu. To proszę nam powiedzieć teraz, jakie znaczenie to Trójmorze teraz rzeczywiście odgrywa. Tak, Trójmorze to już 8 szczyt Trójmorza i bardzo się cieszę, że ta inicjatywa jest kontynuowana, bo tak wiele narodowości przy różnych interesach, utrzymanie tej spójności i kontynuowanie inicjatywy to już jest tak naprawdę ogromny sukces. Ja pamiętam nasze spotkanie przedstawicieli banków rozwoju z tego regionu, które mieliśmy w Departamencie Stanu w USA, to był 2018 rok. Największym dla nich zaskoczeniem było 112 milionów ludzi, duży potencjał gospodarczy, ale jak się dowiedzieli, że my mamy absolutnie, te 12 państw ma swój język osobny i się nie porozumiewamy w jakimś uniwersalnym języku Europy Środkowo-Wschodniej, to byli najbardziej zdziwieni. To jest tak naprawdę 12 języków, którymi się posługujemy, ale niezależnie od tym, jak jesteśmy bogaci kulturowo, jak jesteśmy zróżnicowani, to jesteśmy tak naprawdę też doświadczeni bardzo mocno poprzez kurtynę sowiecką przez tyle lat, więc te interesy, jak połączyć nasze siły, potencjał też intelektualny, zasobów, utalentowanych ludzi, to daje nam ogromną szansę budowania silnej gospodarki, ale też przyszłości dla kolejnych pokoleń. Dlatego tak w Bukareszcie 8 szczyt Trójmorza, czyli środa i czwartek, będziemy się tam spotykać, będziemy rozmawiać o szansach gospodarczych, będziemy rozmawiać też o inwestycjach. Pewno pojawią się też tematy bezpieczeństwa, bo one są dzisiaj kluczowe, a sam region Trójmorza właściwie stanowi wschodnią flankę NATO i tym bardziej widać jak na dłoni, że te osie północ-południe są po prostu kluczowe. Inwestycje i bezpieczeństwo to dzisiaj się przeplata, to dzisiaj w zasadzie jedno też wspiera drugie, ale może jak powiedziała pani o inwestycjach, to bym chciała, żebyśmy powiedzieli, bo jednak to jest projekt, no, który ma charakter gospodarczy i to jest w nim cenne. O jakich inwestycjach my tutaj mówimy w ramach Trójmorza? No bo mówiliśmy o inwestycjach kolejowych, tak, energetycznych, co dzisiaj dominuje, albo też co jest wyzwaniem, może tak. Tak, projekt Trójmorza od samego początku zakładał funkcjonowanie w trzech ważnych sektorach gospodarki, które będą mieć wpływ na rozwój tego regionu. To jest logistyka i transport, tak, czyli wspomniane inwestycje, o których pani powiedziała, kolej, drogi, no to jest właściwie kręgosłup i podstawa rozwoju gospodarczego. Potem mamy sektor energetyczny. Dzisiaj sobie nikt chyba nie wyobraża, że można w ogóle rozwijać państwo bez stabilnych źródeł energii i obszar cyfrowy. Wojna też pokazała, jak jest to ważki obszar, a digitalizacja dzisiaj wielu obszarów gospodarczych jest tak samo istotna. Dlatego poruszamy się w tych trzech sektorach kluczowych dla gospodarki. BGK jako inicjator i twórca Funduszu Trójmorza, który został założony w 2019 roku, a w lutym 2020 zaczął w pełni operować. Dzisiaj można powiedzieć, że fundusz już zainwestował wszystkie środki, które posiada, bo zostają nam pewne dwie inwestycje, które będziemy podejmować decyzję, ponieważ jest objęte to tajemnicą, no, więc nie mogę pewne, powiedzieć. Chciałam zapytać, tak. Natomiast 5 inwestycji już jest, także mamy inwestycje właśnie w transport kolejowy, bo to jest to leasing lokomotyw, mamy data center, mamy farmy fotowoltaiczne, to są przynajmniej dwie inwestycje, mamy port Burgas w Bułgarii, także że mamy i digitalne, i energetyczne, i logistyczne inwestycje. Łączna wartość tych inwestycji, wpływ na cały region, to jest ponad 6 miliardów euro. To jest ogromna kwota, więc no i widać, że potencjał jest duży, bo ilość inwestycji, projektów, które zostały przeanalizowane, to było ponad 300.
No rzeczywiście, no ale też gdzieś na jakichś takich, nie wiem czy słowo obrzeżach to jest dobre, ale gdzieś wokół czy obok też Trójmorza jest, znajduje się Ukraina. No to jest temat, który jakby trochę podnosimy teraz cały czas. Też Bank Gospodarstwa Krajowego w jakimś stopniu się angażuje w Ukrainę. My rozmawiamy o odbudowie, ktoś powie, wojna to jeszcze nie ten czas, ale jednocześnie także nasi przedsiębiorcy wskazują jednoznacznie, że to jest właśnie ten czas, kiedy już należy się tym interesować. Interesować się absolutnie należy, bo trzeba być blisko, trzeba obserwować, trzeba interesować się, trzeba być włączony w pewne procesy też decyzyjne, które dzieją się na poziomie międzynarodowym, bo to i G7, którym przewodniczy Japonia i cała grupa wsparcia, która została właśnie przez Japonię stworzona, też i Unia Europejska z deklaracją pomocy poprzez instytucje właśnie międzynarodowe, włączenie EBI, Banku Światowego, EBOR-u. Natomiast żeby faktycznie uczestniczyć w tych procesach, no musimy być tam obecni. To nie znaczy, że dzisiaj prywatni inwestorzy powiedzą hura, optymizm i już inwestujemy i odbudowujemy w pełni Ukrainę. Trzeba to zabezpieczyć. Przekładamy też tam swoje inwestycje. Nie, dzisiaj nikt takiej decyzji nie podejmie. To jest bardziej przygotowywanie się i reagowanie i uzupełnianie infrastruktury tej czasowej, która jest potrzebna dla prowadzenia działań, czyli czasowe mosty. One będą cały czas powstawać, przepraszam. To będą też pewne czasowe odbudowywanie czy zabezpieczanie budynków szkolnych, szpitalnych. To będzie się wszystko działo. Natomiast na pełną odbudowę trzeba być w kontakcie i trzeba być czujnym i blisko tych wszystkich decyzyjnych punktów. Tak. No dobrze, to teraz bym chciała, żebyśmy już może przeszły na taki grunt bardziej wewnętrzny. Jedną rzecz tylko dopowiem, bo pani redaktor zapytała w kontekście też i Trójmorza, to chcę powiedzieć, że od szczytu poprzedniego, który się odbył w Rydze, Ukraina jest tak zwanym państwem stowarzyszonym z Trójmorzem, także wszystkie kraje też Trójmorza są bardzo zainteresowane i wspierają Ukrainę. Dlatego powiedziałam tak troszkę obok, bo jednak stowarzyszonym, a nie członkowskim, tak, to jest tak, oczywiste. Dokładnie. No to teraz jeszcze chciałabym, tak jak mówię, przejść trochę na nasz grunt krajowy. Mamy takie najnowsze informacje dotyczące, aczkolwiek blisko inwestycji, bo o tym, dotyczące sytuacji naszego PKB, tego, że on spada i tak dalej, no ale tutaj ważne jest dla mnie dwa elementy. Jeden to, co niejako spycha PKB w dół, czyli konsumpcja, ale drugi element, który pcha je w górę, to jest popyt inwestycyjny. I to jest właśnie moje pytanie. O jakich inwestycjach my mówimy? Jakimi inwestycjami w Polsce teraz, no właśnie, w Polsce interesuje się podmioty zagraniczne? Czy mówimy bardziej o inwestycjach polskich, naszych, krajowych? Jedno i drugie. Tak, bo inwestycje w Polsce i można zauważyć, że mamy jeden z największych wzrostów inwestycji prywatnych w Polsce, to jest prawie 7% przyrost inwestycji prywatnych i myślę, że tym kołem zamachowym do pobudzenia inwestycji prywatnych jednak było włączenie programu inwestycji strategicznych, bo one budują podstawę Ale pewności. Ale ciągle KPO prefinansują. I nigdy inaczej KPO nie byłoby realizowane. No bo ja myślę, że trochę w przestrzeni publicznej brakuje tej informacji i tej dyskusji. KPO i środki europejskie to jest refundacja, czyli najpierw trzeba tak naprawdę wydać te środki, czy pożyczyć, zrealizować projekt, złożyć o zwrot tych pieniędzy, tak? I jeszcze potem nas czeka zaakceptowanie, czy projekt się wpisał we wszystkie zasady i reguły, czy się nie wpisał. Zakładamy, że merytoryczna akceptacja. Oczywiście tak zakładamy i tak byśmy sobie życzyli, żebyśmy merytorycznie rozmawiali, tak? Natomiast wszystkie środki naprawdę europejskie to jest refundacja, a nie, że mamy przedpłacone środki i myślę nawet w naszym systemie prawa zamówień publicznych mamy więcej tej przestrzeni, bo inwestycje realizowane więcej niż 12 miesięcy są transzowane i wypłacane, przedpłacane tak są jest. Te inwestycje, żeby móc realizować je zarówno po stronie też i wykonawców, ale też i zlecających, czyli głównie samorządów. No ale teraz o tych zagranicznych ja dlatego zapytałam, bo przez no, pewien czas, dosyć długi, mówiliśmy o tym, że przedsiębiorcy zagraniczni obawiają się bliskości wojny, tak, pewnej niepewności, tu inflacja, tu narzekają ciągle, tak jak polscy przynajmniej narzekają.
czekają ciągle na rozwiązania administracyjne w tych rankingach konkurencyjności w tym zakresie zmian podatkowych, administracji jesteśmy dosyć daleko, tu się nie oszukujmy, to są 50. miejsca któreś, więc rzeczywiście daleko. Czy jest większe zainteresowanie i jakby, czy już minęły to takie podejście zagrożenia? Początek wojny był na pewno takim wstrzymaniem się o decyzjach wielu inwestorów zagranicznych, co to oznacza dla Europy. Ja mówię z perspektywy na przykład inwestorów daleka Azja, Stany Zjednoczone, Kanada, bo to jest tak duża odległość, że patrząc na mapie, jak jesteśmy bardzo blisko z Ukrainą, to nie wiadomo, jak ten konflikt może się rozlać po Europie, tak? I mimo, że jesteśmy członkiem NATO, stanowimy granice Unii Europejskiej, mamy zapewnienie tego bezpieczeństwa poprzez wspólne tutaj stacjonowanie wojsk amerykańskich, wspólne działania i politykę obronną w ramach NATO, to jednak nieprzewidywalność działań ze strony Putina mogła rodzić taką niepewność u wielu inwestorów. I to pamiętamy, że na samym początku takie reakcje faktycznie obserwowaliśmy, to może poczekajmy. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Inwestycje w Polsce nabierają tempa. Polska jest wymieniana wśród, jak nie jednym z trzech, to nawet na pierwszym miejscu jako najlepszy kraj do inwestowania. Obserwujemy też procesy deglobalizacji, więc ten nearshoring w jakiejś części będzie trafiał do Polski, też do całego regionu tutaj Trójmorza, więc no, Intel jest chyba tego najlepszym przykładem, a myślę, że jako przedsiębiorstwo amerykańskie podjęłoby bardzo racjonalną decyzję nie wchodzenia do kraju, który jest tak mocno zagrożony. No dobrze, to chociaż na podsumowanie jeszcze dosłownie dwa słowa o programie inwestycji strategicznych, byśmy mogły powiedzieć tu i teraz. Poziom wydatków, czy kolejny nabór, który nabór? 5 naborów, które zostały już rozstrzygnięte. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 63 miliardy złotych i 11 tysięcy inwestycji. Prawie 3 tysiące inwestycji już zakończonych. Chyba wszyscy, jak tutaj jechaliśmy, to po drodze, zwłaszcza jak jechaliśmy samochodami, mieliśmy okazję obserwować, jak te inwestycje przerastają, a zwłaszcza drogowe, bo 50% prawie z tej kwoty to właśnie inwestycje drogowe. I o ile po głównych trasach typu autostrady i drogi ekspresowe możemy się szybko przemieszczać, to infrastruktura drogowa właśnie dróg lokalnych wymagała dużych nakładów. Chciałam powiedzieć, że do Wrocławia było super, a potem jeszcze można było troszkę by coś poprawić. Ale w wielu punktach mieliśmy zamknięte drogi, tak. więc widać, że te inwestycje naprawdę idą. Kurki, kolejny obszar to są wodociągi, czyli woda, kanalizacja i to są inwestycje kluczowe też dla każdego samorządu, dla każdej gminy, zwłaszcza dla społeczne tych najmniejszych. I społeczne, tak naprawdę podwyższające jakość życia lokalnej społeczności, bo nie tylko duże miasta, ale dbamy o tą spójność społeczną, o to, żeby w każdym zakątku Polski dotknąć zrównoważonego rozwoju czy i tych samych szans rozwojowych. I czy 4 kolejne edycje, 3 ogłoszone, nierozstrzygnięte jeszcze. Cieszę się bardzo, że i dbamy o zabytki, i dbamy o gminy popegeerowskie, i dbamy o strefy przemysłowe. I teraz jeszcze rozświetlamy Polskę, także ogłoszony ogłoszone tak no naprawdę będzie nabór. Rozmawiać więcej pewnie na ten temat trzeba. Dziękuję bardzo za rozmowę. Beata Daszyńska, muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję i do zobaczenia.